Halo, halo, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry Panu Przewodniczącemu. Witam Szanownego Pana Członka Zarządu. Tudzież wszystkich pozostałych Państwa po wakacyjnej przerwie. I niniejszym otwieram 36. sesję Rady Dzielnicy 10. Słoszowice, zwołaną na dziś, to jest 28 sierpnia, na godzinę 18.30, w siedzibie naszej Rady, to jest przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Stwierdzam kworum, widząc dużą frekwencję na sali i posyłam zarazem Państwu prośbę, posyłam listę obecności wraz z prośbą o podpisywanie się na niej. Równocześnie taką listę wręczam też Pani, gdyby chciała Pani się na niej podpisać. Szanowni Państwo, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, ale zanim do niego przejdziemy, do głosowania, informuję Państwa, iż do Przewodniczącego wpłynęły wnioski o odstąpienie od wymogu określonego w ustępie 4, paragraf 19 regulaminu dzielnicy 10. I teraz będziemy te wszystkie wnioski procedować. Jako pierwszy, druk nr 1 przez 374 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Na sali mam obecnie rozumiem 17 radnych, tak? Zatem głosowanie nam się zgadza i stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Wniosek będący drukiem nr 2 przez 375 przez 2013 dotyczy projektu autorstwa uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że i ten wniosek został przyjęty jednogłośnie. Kolejny wniosek dotyczy druku nr 3 przez 376, czyli projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie ma. Czy się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Wniosek dotyczący druku nr 3, projektu uchwały nr 4 przez 377 przez 2013 autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek dotyczy projektu uchwały autorstwa komisji, nie komisji, autorstwa zarządu, a noszącego numer 5 przez 378 przez 2013. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk nr 6 przez 379 przez 2013 to wniosek dotyczący projektu uchwały autorstwa grupy radnych. Numer ten sam, co druk, który tu się odczytałem. Kto z Państwa radnych za przyjęcie tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Wniosek dotyczący projektu uchwały autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej nr 7 przez 380 przez 2013. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk nr 8 przez 381 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Budżetowej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Tym samym przegłosowaliśmy wszystkie wnioski, jakie wpłynęły do przewodniczącego i możemy teraz głosować nad przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji.
uwzględnieniem tych wszystkich wniosków, które przed chwilą przyjęliśmy. Szanowni Państwo, zapytuję niniejszym, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad 36. sesji Rady 90. Słoszowice? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji naszej Rady został przyjęty. Tym samym przechodzimy do punktu trzeciego naszej sesji, to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej, to jest 35. sesji naszej Rady. Zapytuję Państwa radnych, czy ktoś zgłasza jakiekolwiek uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady 90. Słoszowice. Wobec braku uwag stwierdzam, że protokół został przyjęty.